Szanowni Państwo, po raz drugi w krótkim czasie gościmy w studio w polityce.pl Bronisława Bilsteina. Dzień dobry. Powód ku temu szczególny. Oto na rynku ukazała się książka autorstwa naszego gościa, Cienie moich czasów. I ta książka już do nabycia w księgarniach, a ja chciałbym na temat tej książki porozmawiać i chciałbym może trochę przewrotnie zacząć od końca, bo trafiłem w tej książce na zdanie, które brzmi tak. Moje życie weszło w ostatni etap. Nie wiem, ile zostało mi do końca, ale już nie wydaje się on specjalnie odległy. No rozumiem, że to jest pogodzenie się z tym, że jesteśmy w pewnym wieku. Dokładnie tak, ja mam 63 lata jednak, to trzeba zdać sobie sprawę, że to już jest sporo i że to gro życia opłynęło. Mój ojciec umarł, jak miał 61 lat. W związku z tym no, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, bo naiwnością, mało tego, takim brakiem należnej perspektywy zapominać o tym ostatecznym wymiarze. I rozumiem, że to jest jedna z przyczyn, dla których sięgasz do swojej własnej historii. Sięgasz w przeszłość, opisujesz ten czas miniony. To nie jest, przepraszam, że się wtrącę, to nie jest przyczyna. To jest taki moment, to znaczy, że no zawsze człowiek jakoś to swoje rozlicza się ze swoim życiem, a doszedłem do wniosku, że warto się z nim na piśmie rozliczyć. No bo jestem pisarzem, więc to jest właściwe miejsce do rozliczenia się. Już mam tyle lat, że powinienem zastanowić się nad swoim życiem, wspólnie z czytelnikami, oferując to zastanowienie moje czytelnikom. A więc to jest punkt wyjścia. Przepraszam, bo przerwałem twoje. Ale właśnie chodzi mi o to podsumowanie, bo w tej książce jest tak, że bardzo dużo miejsca w dziele, które, jak mówisz, jest jakąś formą podsumowania, poświęcasz nie osobom, które są tobie bliskie, ale osobom, z którymi zdecydowanie jest ci nie po drodze. Dlaczego? No to można powiedzieć, że może mam taką perwersyjną wyobraźnię w ogóle i perwersyjne podejście do świata, bo jednak literatura wyrasta dla mnie w Kanadzie z tego, co mnie boli, uwiera, co mi przeszkadza. Ja próbuję się mierzyć z tymi z ciemnymi stronami rzeczywistości. Jakby wszystko było dobrze, to pewnie bym nic nie pisał, no bo po co? A jak coś przeszkadza, to wtedy człowiek chce to zrozumieć, chce jakoś się skonfrontować z tym. To jest jeden wymiar. Inny wymiar jest taki, że jednak ta książka, która w punkcie wyjścia miała być opowieścią właśnie o moim doświadczeniu życiowym, nagle sama mi się wymknęła z rąk i stała się opowieścią o ostatnim ćwierćwieczu w Polsce, co oczywiście wyrasta z starszych doświadczeń i z mojego życia, ale jednak głównie się koncentruje na tych 25 latach. A ja jestem wielkim krytykiem tych 25 lat, więc ci, którzy stworzyli Polskę, tą trzecią RP, no to są ludzie, z którymi zdecydowanie więcej dzieli niż łączy, do których mam zastrzeżenia, których bardzo ostro krytykuję, ale no to oni wyrastają na bohaterów, bo to oni są twórcami, a nie ci inni. To oczywiście zdarzają się pozytywne portrety, żeby nie było tak, że wyłącznie piszę źle o ludziach. Nie, zdarzają się również pozytywni bohaterowie. Natomiast no jednak gro tych ludzi to są ci, wielokrotnie ci, z którymi kiedyś się przyjaźniłem, dzieliłem wspólną walkę, że można tak powiedzieć, z komunizmem, a z którymi w tej chwili znajduje się na antypodach. To może dla osób, które jeszcze nie poznały książki Cienie moich czasów, wymienię tylko kilka tych postaci, które na kartach książki się znajdują. To jest Adam Michni, to jest Agnieszka Holland i twój stosunek do nich jest rzeczywiście bardzo, bardzo krytyczny, a jednym z tych bohaterów, w cudzysłowie, jest właśnie Adam Michnik, no z którym chyba kiedyś byliście blisko i to jeszcze chyba na początku lat 90. No to już chyba przesadne. Znaczy zdarzyło mi się wtedy jeszcze z nim spotkać i pogadać, a nawet wypić wódkę, ale to już nie było to. Zresztą opisuję momenty rozchodzenia się. Zresztą jest wiele innych postaci oprócz tych, akurat Agnieszka Holland pojawia się przy okazji zupełnie inny, przy okazji taki bardzo skomplikowanej mojej relacji, niestety już nie żyjącym moim przyjacielem, reżyserem Krzysztofem Krause. Więc z Adamem Michnikiem oczywiście tak, no Adam Michnik jest niesłychanie ważny dla tej trzeciej RP. On jest jakim ideowym, w pewnym sensie kreatorem tego i on jest bardzo ciekawą postacią, jak się obserwuje.
To jest taka dość, no ale już nie będę mówił za dużo, taka postać no, rzeczywiście niepokojąca i warto się jej przyjrzeć, ją zanalizować, jego drogę życiową, jego samego. Ale mówię, są różne postacie, bo na przykład jeżeli chodzi o Jacka Kuronia, to nie ma takiej jednoznacznego oceny jakoś. To jednak jest człowiek, którego z jednej strony jego działania w III RP są dla mnie nie do zaakceptowania, a jednocześnie nie mogę się uwolnić od sentymentu do niego, od dawnej przyjaźni. Próbuję to jakoś zważyć, zastanowić się, zrozumieć to, zrozumieć jego drogę i jego możliwości. Chociaż oczywiście no, on nie odegrał taki złowrogi roli w III RP jak Michnik, ale też niestety widzę raczej jego tą ciemną stronę działania, kogoś, komu tak zresztą Michnikowi przypisuje bardzo duże zasługi, na przykład w walce z komuną. Wspominasz w swojej książce, że będąc nastolatkiem poczułeś, czy zrozumiałeś, że jesteś metafizycznym rewolucjonistą. Dzisiaj można o tobie powiedzieć, że jesteś konserwatystą, ale wydaje się, że to jest dokładnie ta sama postawa. No, metafizyka to jest zrozumienie ładu świata, porządku rzeczy, zrozumienie, że jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości, która nas nieskończenie przerasta. Jako młody człowiek byłem głupi, jak większość młodych ludzi, i to opisuję również, byłem dziecięciem swojego wieku, no to tak też jak wszyscy właściwie, wyrastam z czasu, one mi kształtują, ja odbijam to też jest w tym sensie uważam ciekawe pokazać, tę moją historię, bo ona odwzorowuje inne historie. Może jest nawet tylko tyle, że może tylko jest nawet trochę bardziej niż inne. Ale w tym sensie, że odbijały się we mnie rozmaite dominujące prądy ideowe. A przy okazji nakładały się na to oczywiście osobiste doświadczenia. Ja byłem rzeczywiście takim bardzo zbuntowany. Z jednej strony nienawidziłem komunizmu, ale nie wiedziałem, że komunizm to jest coś bardzo szczególnego. Wydawało mi się, że to jest taki szczególny przejaw, ale takiego zła powszechnego. No i to próbuję opisać to swoje doświadczenie. Natomiast to poczucie, że żyję w rzeczywistości, która mnie przekracza, no to miałem zawsze, chociaż teraz oczywiście mam tego głębszą świadomość i chyba lepiej rozumiem. Powiedziałeś, że to jest próba opisu ostatniego ćwierćwiecza, czy też twojego stosunku do ostatniego ćwierćwiecza, ale wydaje mi się, że tym najważniejszym czasem dla ciebie, przynajmniej tak to odczytuję w tej książce, to jest jednak połowa lat 70., okres takiego dojrzewania politycznego i śmierć Staszka Pyjasa, która ona nawet w końcówce tej książki jest o tyle ważna, że ty ciągle chyba gdzieś szukasz, może nie sprawców, bo dzisiaj wydaje się oczywiste, kto Pyjasa zabił, ale szukasz przyczyn, dlaczego to się stało. Nie wiem, czy to najważniejsze. No, to jest tak, że rzeczy z młodości wcześniejszej nas mocniej kształtują, mocniej. Później tych doświadczeń narasta w związku z tym, to już one już nie mają takiego ostrza jak w młodości. To były doświadczenia bardzo radykalne, to był najbliższy przyjaciel, więc jego zamordowanie, no wiadomo, że musiało mieć dla mnie ogromne znaczenie. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, że to jest, nie, mi się nie wydaje, żeby to, sądzę, że to bardzo ważne, ale inne doświadczenia, które mi towarzyszą, mogę powiedzieć, są równie ważne. Natomiast no, ta sprawa, śmierć Staszka, no, jest, tak pozostaje dla mnie, powtarzam, to był wtedy mój najbliższy przyjaciel, najbliższy, jeden z najbliższych mi, zupełnie najbliższych ludzi. Więc pamiętam o nim, no i w ogóle mam takie specyficzne poczucie, że, no, że troszeczkę to tak, on zginął za nas, za mnie, no, mogłem ja się znaleźć na jego miejscu, w związku z tym, to dodatkowo ta pamięć wzmacnia tą całą sprawę, zresztą wokół tego też dużo różnych spraw narosło, o których ja tu piszę i również ocena tej Trzeci RP w tym świetle też nabiera dodatkowego znaczenia. Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury. My tylko poruszyliśmy kilka wątków, które w książce Cienie moich czasów się znajdują. Mam nadzieję, że jeszcze coś przeczytamy. To znaczy? Jeśli napiszesz, tak? A nie, jeszcze na pewno jeszcze coś napiszę. W tej chwili mam do połowy rozgrzewaną nową powieść.
No ale teraz się proponuję skupić na tej książce, która ma również, ja sądzę, że ona ma również taki literacki charakter, więc zapraszam do czytania. Zapraszamy, Bronisław Wilczstein, Cienie moich czasów. Polecamy lekturę.